Hello everyone, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku serii od A do Z Dota 2, ze mną jest Tomek. Hej. I dzisiaj gramy sobie Dazzlem. Jest to taki disabler, supportik, bardzo przyjemna postać w sumie. Dla początkujących szczególnie. No więc tak, o jego skillach na szybko. Poison Touch, po prostu rzucamy truciznę w zależności od tego, jaki mamy poziom. On nas slowuje, bądź nawet i stunuje. No i zadaje obrażenia, tak więc bardzo przyjemny wbrew pozorom skill. Shallow Grave jest to umiejętność, która zapobiega temu, że nasz sojusznik zginie. Po prostu jest nieśmiertelny przez 5 sekund, nieważne jak mało będzie miał zdrowia. No i to jest bardzo przyjemny skill, musicie przyznać. Shadow Wave, bardzo ważne. Po prostu odbijamy leczący promień, który również zadaje obrażenia. No i RK jest porąbana, ponieważ na danym obszarze dajemy pancerz naszym sojusznikom oraz redukujemy pancerz przeciwnikom. Tak więc tak to oto wygląda Dazzle. I wezmę go sobie w ostatniej chwili, bo nikt raczej mi go nie zabierze. Dazzle to support. Okej. Przejdźmy do walki. I odpalmy sobie może jakiegoś guida. Defensive Babysitter. Grey Sharka. O, mamy Pudża. Spoko. Zacząć z W. Trochę hardkorowo. Okej, na pewno ja muszę kupić kuriera, ale przynajmniej mamy mojego Pudża, więc spoko. I co tutaj będzie grane? Czy będą wardy, czy nie wardy? Coś mi ścięła się Dota w ogóle. Halo, Dota. Aha, bo ktoś zatrzymał gierę i jakiś lag nastąpił. Okej, pozdrawiam gierę. Powinniśmy pójść na topa, moim zdaniem. Dalej, na rower. Ja pójdę sobie w Sticksy i w Bayery rowery wszelkie. To ci ludzie. Dobra, niech sobie pauzują. Ja przez ten czas sobie obczaję itemy. Raczej pójdziemy sobie w Sticksy. Tak więc to będziemy chcieli mieć jeszcze tango. Wardów na razie się nie kupuje na tym poziomie. O, jak miło. Okej, i mamy. Jaki fajny początek. Fuck you! No. Dobrze. I Tomek Slark, okej, okay. Ja idę tutaj, ten idzie tutaj, brązowy Night Stalker, okej. Okay. Dobra, Pucz tutaj będzie rozdupcał, jest alchemista, tak więc fajnie jakby się nie nafidował. No i kto przejmie? Masz? Ej, go! Nie, właśnie wziął! Dobra, ja go mogę tutaj poharasować parę razy, idziemy na topa, dawaj. No, unlucky wyszło. No, już, a właśnie go jeszcze złapałem, ale jednak miał runę w zasięgu. Dobra, ja zacznę sobie tak czy siak z E, a nie z W. Raczej nam się nieśmiertelność nie przyda. Na samym początku. E to jest heal, czy co? Tak, E to jest heal, no, heal i obrażenia. No, mam nadzieję. Dobra, powinienem ci oddawać farmę, więc generalnie last hituj. No. Generalnie będę próbował, ale... O kurde. Dobra. Bijemy go? Tak. Dobra, już nie. Nie można rzucić na przeciwników, z tego co widzę, tylko na sojuszników. I wtedy dipsy się odbijają. No dobra, to będę wiedział. Tak szczerze to nie grałem Dazzlem w pytę czasu. Póki co, chodźmy sobie po Sticksy. Już mamy ulepszone, więc jest spoko. Teraz weźmiemy sobie tą nieśmiertelność. Tak ciężkie. Okej, okay, przerzucimy sobie atak. O kurde, nie zleskitował się minionek. Dobra, i gramy na Windranger. Spoko. Dobra, las hitujesz. Ja przejąłem jaki ma zasięg E i nawet spoko, powinno się ładnie las hitować. Okej, okay. Znaczy las hitować, harasować. Będę jako support prawilny, będę denyował też, postaram się przynajmniej. I będę też zgarniał creepy, których Tomek nie zgarnie. Healing.
Fajnie jakbyś podszedł w jej zasięg, masz. W sumie nie wiem, czy jej nie porobimy. Mam nieśmiertelność dla ciebie. Schowała się tutaj, przeszła sobie krzaczorami. Ona mnie harasuje i tak. No wiem, no. Ale przynajmniej pewnie nie ma zbyt dobrej farmy. No ja też powiem ci, że nie mam. No to co ty robisz? Masz tu minionkę. I kolejny. Ale ona mnie bije. Nie masz jak się podhealować? Masz tango, jest tango. No tylko tango, ale to tango nie healuje jakoś. Wiem. Dobra, jak podejdziesz troszeczkę bliżej tej Windranger, to ja spróbuję cię wtedy healnąć. Okej, okay, żeby można było tak zrobić. Jak coś mam dla ciebie nieśmiertelność, więc nie przejmuj się. Okej, okay, ona zwiewa. No, weź las hita. Skąd dobra, taki slow, lol? Patrz jaka się siara. Chociaż nie, czekaj, 6. Ja mogę ci dać cały czas nieśmiertelność, pamiętaj. No wiem. Dobra, myślę, że cofka. No niech może bliżej podejdzie. Dobra, healniemy. No las hituj! No! Ataki są takie wolne. No to przyzwyczaję się. No. Tony. Wbijam, nie. Nie no, nie wbijaj raczej. Nie mam. Zjedz sobie jakieś tango, czy nie masz? Masz. Mam jeszcze. Dobra, ja bym sobie zakupił buciki i będziemy sobie buty na regenerację. W sumie te same, co w ostatnim odcinku były. Podwójną regenerację. O, proszę bardzo, heal? Nie, średniawy. Teraz Q. I tak, Q będzie bardzo spoko. Będzie dodatkowy slowek. Teraz chcemy jak najszybciej te buty na manę, żeby... No bo z tymi butami, prawda, będziemy mieli nieskończoną ilość heala i... No harasuje cię kobita. Widzę. Dobra, ale ja cię oczywiście healuję. Dobra, gulnijmy sobie pota. 1-0 dla przeciwników. Jakoś szybko wbili tego First Blooda, Mirana. Miranie się udało, okej, okay, cofka. Nie atakuj mnie, głupie. Dobra, ja też ją będę łobijać. Last hit. Tutaj deny. Będę próbował last hitować. Generalnie mi też by się przydało trochę golda, więc... Myślę, że ja tutaj spokojnie, trochę... Spokojnie, krępuj się. Ja i tak beznadziejnie was cituję. Jak będę miał te buty, to będzie naprawdę miodzio. Ty potrzebujesz zresztą też szóstki i będzie miodzio. No. Pusto będzie zajebiste. Dobra, jeszcze troszeczkę. Ale dobrze, jak jesteś na low HP, może coś zbejtujesz, ja ci dam nieśmiertelność i coś ugramy fajnego. Zobaczymy. No tak. O, widzę, że kurier przyszedł. Za szybko. No bierz go. Dobrze. Dobra, jak tam Windranger? Coś ma? Nie, prawie to samo co ja. Fresh meat. Okej, okay, na bocie coś się dzieje. No raczej na spokojnie tutaj. Masz heala, bo... Pić sobie Windranger. Okej. Dobra, ja przynajmniej zgarniam. Ile to kosztuje? 900, tak. Jeszcze jakiś mały las hicik, kamerzynitowo. O, zdenajowała nas. Wow. Jakbyś tak healnął.
No sobie tam za Seatur i za pieniędzy potrzebujesz. Jako prawilny support potrzebuję. No to jako prawilny support pozwalam ci nas cheatować. Dobra, popsułeś się. Okay. Za to nie, ale mam już hajs. O kurde. Tak więc możemy się bawić. O, uwaga. Nie. Dobra, ty sobie wyskoczysz. Ja chyba uciekam po prostu do bazy, bo okay. Nie ma sensu, żeby tak. Dobra, zatrzymali gierkę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Wind Ranger jest tutaj cały czas, dwóch na jednego teraz będę. Okej. Okay. Czasem te pauzy nie są takie złe, nie narzekam. Okej, zregenerujmy sobie już. No akurat teraz, kiedy ja se idę, chcę przyjść. Klipa. Zobaczymy, co będzie z tego Pudge. No to nie zginę i to już będzie dobrze. Zeslowowany i Pudge go robi. Zobacz. Co? Nie. A. Dobra. Ty zabiłeś? Yep. No, bo masz trutkę na jedynce, nie? Tak. Na Q. Jedynce. Tego od razu dostał po papie. Healne nas tutaj. Proszę bardzo. Okej, okay. Pucz niech sobie tutaj polec hituję. Właśnie, to jest dobra skmina, bo tak szczerze to RK nie jest za dobra na pierwszych tych wczesnych levelkach u Dazzla. Na razie nie ma teamfightów, więc nie mogę dać punktu w E, ale mogę dać punkt w Q, żeby była trzutka jeszcze lepsza. Oj, dałbym ci manę, ziomuś, ale trudno. To ty będziesz miał manę. Dobra. Lecimy z tym. Aucio? Co? Przecież Zeus jest z nami. No ale przewaliło w przeciwników, to tak reaguje. Okej. Okay. Dobra, tak więc teraz będzie Mackensam. Myślę, że dość standardowo. Weźmy sobie już to i zamówmy. Dużo healka będę miał, ale to dobrze, bo Slark potrzebuje dużo healka. I zeslowuje ją. Ale tak coś jej nie przywaliłeś za bardzo. No nie, bo nie trafiłem. Dobra. Dobra, idzie powoli kurier, spoko. No, Mirana, fuck. Niestety, no, niestety. Ale tobie się uda porobić. Mam nadzieję, że Mirana to może być za duże, lepiej nie. No multa. No wiem, ale trochę YOLO. Ale idzie Pudge. Idzie Pudge. Kurde, to strzała. Minimalnie bym ją zdodżował, tak zobaczyłem ją, ale kurde łe. Ja tutaj za chwilę będę miał dwóch HP. Ej, daj mi to. No. Dzięki. Dobra, polećmy sobie na topa, bocik jakoś daje radę w miarę chyba. Zobaczmy statystyki. Ja mam 1-1-1. Pudge ma asystę, proszę bardzo. Fresh meat, o-o. Alchemist na Pudge'a, o, ale ładnie mu przywalił. Tylko, no i Zeusik zgarnia fraga elegancko. Wiesz co, ja chyba się przyjdę na mida. Dobrze. Bo u ciebie nikogo nie ma, a tutaj by się przydała pewnie pomoc. Zaraz popatruję Pudge'a. No wiem, domyślam się. Teraz na spokojnie możesz się regenerować, a ja mogę tutaj biegać i pomagać mojej drużynce. Teraz mam item, który daje regenerację. Skilla, który daje regenerację. Może teraz tutaj na bota pójdziemy. Myślę, że to jest jakiś pomysł. Masz tutaj kolejne E i manę. Dobra, Pudge się zawiesił, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie w takim momencie, kiedy Zeusika tutaj biją. Już nadciągam. Wind Ranger zaorała naszego. Dobra, zabiłem. Ale tutaj jeszcze Wind Ranger ucieka, halo. Gdzie jest Pudge? A, Pudge się tam bije.
Dobra, to pójdziemy do niego. O, tutaj jest jakaś bijatyka, ale to iluzja oczywiście. O, strzał admiranki, to na pewno tam się przejdziemy. Dobra, teraz powinienem właśnie takim supportem troszeczkę roamować, wardować. Wardów oczywiście nie kupię, bo po co? Bo po co? Nie no, zaraz zamówię kurierem, spokojnie. Dobra, nic się tutaj ambitnego wbrew pozorom nie dzieje. Macie manę, ziomeczki. I może puszujemy troszeczkę. A w tym czasie zrobię sobie zamówienie. Aha, brakuje mi jednego miniona. Okej. Ale pusz sobie tutaj, ora. Gitowo. Nightstalker się rozłączył, mam nadzieję, że wróci. O, ty. Dobra, zeslowowałbym ją. I zatruł przy okazji. O, ale mi przywaliła. Dobra, no żal nawet odpalać E tutaj. O, dziękuję, dostałem Bucklera. Fuck my life! My sobie z Budżem tutaj zabiliśmy ładnie. Co ty, dziewczynko, sobie wyobrażasz? No ta R-ka była już trochę przesadzona, myślę. No okej. Okay. Healujemy, pushujemy. Nightstalker u nas wyszedł niestety, to jest niepocieszające. No, ale nam to przejdzie. No. Dobra. Who needs healing? Makensam. Jeszcze troszeczkę na recepturę potrzeba. Hej, siwa. O, widzę, że też masz buty na manę, fajnie. Możemy się bawić, możemy pizgać. Dobra, chilniemy troszkę. Bo tutaj lecą kolejne skillsy. W na niego. Czemu się W nie skastowało? What the fuck? Czemu się W nie skastowało? O, wrócił koleś. Ale nie wiem, o co chodzi. Jaki mam pod tym zasięg? No dobry był zasięg. Nightstalker coś tutaj kombinuje. No i dobrze. Ta ma slowa i bijemy ją chyba. Ile tam jest ludzi w ogóle, bo nie wiem, czy dalej przyjechać. Dziękuję, dobranoc. No jak widzicie, Dazzle bije małe co nieco. Ona ode mnie dostaje slowa, on ma nieśmiertelność. Troszeczkę pospieszyłem się z tą nieśmiertelnością, ale okej. Okay. No i pięknie, Nightstalker, double kill. No co, przeszedli. Dobra, my mamy hejsiwo na Makensama. I do tego będę potrzebował jakiegoś warda. Zamówmy to kurierem i popuszujmy troszeczkę. Nice. O! O, wariacie, co ty tam robisz? Dobra, uratowałem go, powiedzmy. Chociaż się jakby to przeżył raczej. Okej. Okay. Dobra, podejdźmy do kuriera. No. I pięknie. I teraz bym postawił jakiegoś mądrego warda, tylko na razie nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzie planuję pójść. Gdzie my potrzebujemy wizji? Nikogo nie widać na razie. Dobra. No to po prostu postawię sobie tutaj wardzika. O! I widzę, że tutaj już się zbierają nasi koledzy. Jest alchemista tutaj. Niech on się sam zestunuje. Co najwyżej, o. Co my robimy? Co my robimy tu? Biegamy jak patachy. Chodź, no Zeus, zdecydujmy się na coś wreszcie. Windranger tam ucieka. Dobra. Masz manę? Potrzebujemy jakiegoś pudża, dokładnie. O! Się dostało.
I też mogę mieć wardę, masz heala? Yes. Dozu. Dobra, puśnijmy tego mida. No u nas się nic już nie dzieje ciekawego, jakieś takie... No u mnie nie, ciągle się nic nie dzieje, więc... No to powinieneś się wyfarmić hardkorowo. Oh my god, dostało mi się. Proszę bardzo, to healek. Mam jeszcze pod makiem samym. Więc na luzie. Dobra, zaraz będą buty. Coś tutaj robimy ciekawego. Buty, proszę bardzo. Dobra, teraz R-kę powinniśmy wziąć ponoć z guide'em. A, no bo już jest na wysokim poziomie Q, ja. Chyba starci. Dobra, to wracam chyba na to, bo dalej farmić. No, farm. Tutaj się nic nie dzieje ciekawego. Okej, tam Nightstalker działa, więc ja mu pomogę. Tutaj fejle jakieś widzę. Dobra, no muszę być z drużynką generalnie. Nie, no cofka, panowie, raczej nic z tego nie będzie. O, proszę bardzo. Dobra, masz ode mnie slowa. Macie mana. Z Lotarem ten... ziomuś? Ciekawe. Masz heala. Wycofajcie się. O! Dobra. Co tam się dzieje? Nie mam zasięgu na W, ziomek. Dobra, chyba mi się udało go jakoś uratować. Ho! Dobra, macie to. Kończy mi się mana powoli. Okej. Już nie. Dobra, ja bym pushował po prostu mida, a ty tam się farmisz, dobrze. Masz ja jakiś wysoki level? No, niezbyt, 11. 11, no to postaraj się bardziej. A ty niedobra dziewczynko. No, widzę, że tutaj Night Stalker próbuje. Masz ode mnie slowa w nią i stuna ostatecznie. Dobra. Udało mu się zaorać bardzo ładnie. No i dazzle. Just dazzle things. You know. Radiant structures are fortified. Confirmed. O, tak, mana. Dobra, tam Nightstalker dalej griduje. Idę tam do niego, się przejdę. Potem cała drużynka griduje. No, dorzućmy tam od siebie slowa. Dobra, wszyscy jak się trzymają. Masz tutaj W w razie czego. Tak, on by zginął. Ale dzięki temu, że ja tu jestem, przeżył. No ja myślę. O, Zeusik trochę na low. Okej, okay, zniszczona wieża. Dobra. Pogoniłem te miniony. Okej, Jos. Co byśmy teraz chcieli mieć? Chyba Pipe of Insight albo Force Staff. No, Force Staff też będzie spoko. To do farmy sobie jeszcze 200 golda, o tutaj na przykład. I zamówimy to wtedy kurierem. Okej, okay, spoko. Nie wiem, czy dobrze kupiłem... Nie, no kto mi wziął kuriera, co za typ. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że wziąłem
te sticksy w końcu. Dobra. Who needs healing? Bronić towera. Żeby katapulta nie wzięła. No i epicko. Mogłem zdenajować, ale myślałem, że nie doleci ten ostatni strzał. No ale mówi się trudno i... A, czeka się na kurierę dalej. Widzę, że topa biorą. Znaczy na topie się coś dzieje, ale to raczej nasi biorą ich. Dobrze, porobicie go. No i wziął. Właśnie nie wiem po co on rkuje. Dobra, ja pushuję sobie jeszcze bota w takim razie. Bo jestem tutaj tak bardzo bezpieczny i tak bardzo sobie mogę pushować, że czemu by tego nie zrobić. Trochę wymiatamy. Muszę przyznać. O. Troszkę. Dobra, teraz wypadałoby się przejść do ziomeczków. Zestyluję. Już co nieco tam pusznąłem. Chyba 0-4. Mam 4-1-5 grubo. Dobra, kurier powoli do mnie leci. Okejos. Dobra, to masz szalony zasięg generalnie ta RDK. A ja masz heal'a w sumie. Co się będę? Możemy pushować. Dobra. Okej, teraz mam force staffa. Ustawię go sobie pod czwórką. Chociaż nie. Pod trójką. Podwójne obrażenie, no to raczej nie dla mnie. To raczej dla Slarka. Halo Slark. Dobra, Slark, ty się wyhilujesz. Tam masz runę, double damage, jak chcesz na topie. Ej, rzucimy Q tutaj dla Becky. Uwaga. Na bocie się coś dzieje, jak tam? Aha, Mirana zerkowała. Okej, ale mam nadzieję, że nie na długo. No chodź tu, gnido. Zabity przez Roshana, co za typ. Ale ograł. Strasznie się wyhilował tam. Na topie ktoś tam się... A, no on będzie wiadomo puszował. No jak to... Kurde... Nature Prophet. Go strzał jakaś nieudolna. Ramana, tutaj jest sporo farmy, moglibyśmy się nią zająć, koledzy? Dobra, force staff mi się tutaj przyda z wielu powodów w sumie. Na Night Propheta, znaczy Night Propheta, Nature Propheta będzie nie najgorszy, jak on będzie zamykał kogoś w tym więzieniu swoim. Nawet będzie nie najgorzej, myślę. Dobra, teraz punkty W. Jeśli dajemy punkty W, to dużo, dużo bardziej spada cooldown, więc to się opłaca. Polecam. No, a i dodatkowo zasięg, więc nie będzie takiej sytuacji, że Nightstalker jest za ścianą, a ja go muszę gonić tutaj jakoś. Przy ściance. Okej. Teraz bym sobie uzbierał na te w sumie fajne buty, bo czemu by nie? 1700, okej, to jeszcze trochę. Jakaś tam biatyka? A, raczej nic konkretnego. Staję w tej truciźnie, ale mam to gdzieś. O, chyba chcą się we mnie wbijać.
Dobra, ja się ulotnię stąd. I walnę R-kę jeszcze tam. Bo tam jakaś wielka bijatyka jest chyba. No jedna z większych. Ode mnie slow jeszcze. Okej. Dostaliśmy wszyscy w pytę pancerza, w pytę wszystkiego. W pytę healów, myślę, że wyszło spoko. Pytę. Ale healek. Szalony. What the fuck, co on ma? Oj, ziomek! Dobra, ziomek żyje, co ciekawe. Oh my god, chciałem to stankować dla niego, ale nie zdążyłem się przedostać aż tak szybko. Dobra, no, zbiegajmy tutaj razem lepiej. Tam robią nam plecy. Na lotarze może śmigać wariat. Okej, runa magii, to się przyda. O! I skończył się lotar komuś. Zróbmy tego creepa. Dobra. Co ja będę chciał teraz sobie złożyć w sumie? Pipa. Dobra, widzę, że tutaj mają. On tam biegnę. O, ziomeczek nie dał rady. Coś tu dzieje? Dobra, ja zamawiam sobie buty. Drużynka taka trochę rozdzielona. Dobra, masz już nawet jakiś sensowny level. Zeusa porobili. O, dawaj go, czy nie? Nice. O! Dobra, ja sobie dałem. Dobra, nieśmiertelność, ale to raczej na nic. Zginę. Nice stalker jest. Chociaż. Nie. Kurde. Ładny slow zrobił. Przeżyłem. Gitowo. Lol. Gitowo, ja też ładnie tam potankowałem. Nice stalker, co mnie uratował. No i prawidłnie. Kurde. Dobra, popatrzmy, jak tu będzie gra przebiegać. Miranka Phantom Assassin 07, to jest bardzo spoko, bo Phantom Assassin jako jedynej się tutaj boimy. Nature Prophet troszeczkę speed pushuje. Jakbym to widział teraz, jakie mądre kole porobić. Nie mamy jakiegoś dobrego Roshana, chociaż Night Stalker jest wyfarmiony. No i mamy ciebie w sumie, 5.07. Burda, aż tyle? O. To jest nieprawdopodobne. Dobra, tak więc teraz pójdziemy sobie chyba w Skite of Wise. I będziemy w ten sposób po prostu heksować jakiegoś denerwującego przeciwnika. A będzie tutaj kilku takich, więc myślę, że to dobra opcja. Okej. Póki co musimy tutaj polecieć do naszego koleżki. Yep. Rip. Okej, okay. Macie tutaj buciki, proszę bardzo. Odnawiają wszystko. Moc bucika. Dobra, i teraz jak najbardziej puszujemy. Fuck you. Dobra, dostałeś strzałkę, ale to nic. A co ten wariat robi tutaj? Ale długo trwa ta strzała. No, jak z daleka, to wiadomo, że długo. No ale aż tyle? Tam 3 milisekundy stanę. 4. Dobra, Night Stalker tam wariuje. Dominuje. Chcę mieć asystę.
Dobra, bierzemy tego towera. To jest najważniejsze. Heal, buty. Dobra, jesteśmy w truciźnie, ale ja nas będę healował. O! Okej, okay. Nie wlazłem, strzałkę. Masz heala. Dobra, trochę shrekt już są przeciwnicy. Magnet, ja morduję. I dobrze. Nareszcie jakaś dobra gra. Tam, pewnie. Uciekaj mnie stąd. Dobra, mam R-kę, więc możemy tutaj spokojnie pushować, bo później ich po prostu rozdupcymy. Proszę bardzo. O, masz dla ciebie. I to dla ciebie. Okej. Coś tam jeszcze. Dobra, żyjesz. Którego? Trzymaj się. 2800 golda, nie? To jest naprawdę grubo. Będzie więcej. Auciu. Dobra, porała mnie ta wieża. What? Trochę się obsrałem. Ale już się wyregenerowałem, więc... na luzie. Dobra, pójdziemy sobie do sklepiku przez ten czas, póki tutaj drużynka rozdupca. Po skajtów. Waste, Mystic Staff, Ultimate Orb potem będzie. Już można kupować. Proszę. To nam się przyda. Bierzemy teraz topa. To jest bardzo dobry pomysł, żeby wziąć te baraki i być coraz bliżej. GG. Fast end. No jestem za, bo tutaj nie ma co. Tym bardziej, że oni teoretycznie mają taki ciekawy teamek. Dobra. Okej, no nawet bez żadnej erki tutaj się odbyło. Tutaj sobie kinę i pół odbija się. Nie. Się od razu odbija. Dobra, weźmy teraz te miniony i myślę, że można już to kończyć, bo teraz jak ja tutaj rzucę R-kę... to będzie grubo. Zatankuję tą wieżę. No pewnie. No pewnie. Tam trochę jakieś trzy akcje robią. Ja też chcę się zabawić. Też chcę. Czekaj, zastanowałem. RK tutaj już by się przydała. O nie, zginę. Po co ja tam wbijałem pod fontannę? O, w złą stronę ją wypchnąłem. Akurat się odwróciła w ostatniej chwili. Ja już nie potrzebuję pod fontannę wbijałem, no ale... no może ważne. Trochę. No, a miałem takie piękne staty. 10-1-10, no. Takie piękne. 10-0-10, to było super. Ale playsy z healowaniem zrobiłem właśnie. Okay, no i... ta gierka nawet trochę jest za easy. No bywają i takie, gdzie po prostu się ciora i ciora. Ja mam 20 level, oni po 15 mają. No, no i dobra, chyba GG. Raczej już z tego przeciwnicy nic nie ugrają. Tak więc Dazzle, prosiutka postać i bardzo potężna na swój sposób. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Lord GG is noob. Trzeba wyzwać, disrespektować przeciwników. A jak? Tak, żeby sobie nie myśleli za dużo. O, no i Tomek dostał coś ładnego. A ja nic. Nic. No nic. To do następnego, ludziska. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej. Hej.